Witam. Szybki filmik ze sklepu. Trochę rzeczy podochodziło. Oczywiście standardowo się zmienia cały czas. Coś się sprzedaje, coś się kupuje. Tutaj się z tymi rzeczami nie zmieniają, ale chciałem wam pokazać, moi wierni słuchacze w ilości 57 sztuk, coś dzisiaj do mnie doszło ciekawego. Tak, tutaj przyszedł pan. Już był parę razy u mnie i sprzedał takie oto piękności. To jest sprzęt najwyższej półki elektronicznej z lat 80., 70. I takie dwa oto prześliczne radyjka. Niby co? Niby nic, prawda? Ale takie radyjka jeszcze kilka miesięcy temu chodziły na eBay powyżej 1000 funtów. A ja, proszę Państwa, za to wszystko zapłaciłem 270, bo Pan stwierdził, on wie, ile one są warte. Ale stwierdził, że nie będzie przywiązywał więcej uwagi do takiej ilości sprzętów, jakie ma. I musi sobie zdownsize'ować, co ma w domu. Bo brat mu zmarł i żona i stwierdził, że jak on odejdzie, nie chciałby, żeby jego żona musiała się z tym wszystkim męczyć, a jest tego trochę. Ma cały pokój zawalony super jakości elektroniką. 275 funtów, jeden z tych jest wart na chwilę obecną około 600. Więc co ja powiedziałem do kolesia? Słuchaj, nie mogę dać ci więcej jak tyle i tyle. Znaczy on sam zaproponował w zasadzie 275, ale mówię, jak sprzedam i to będzie całkiem rozsądnie, odpalę ci jakieś jeszcze plusiki. Więc o to chodzi w biznesie, żeby robić relacje z ludźmi, żeby ludzie byli zadowoleni, że zrobili z tobą biznes, bo kasy on nie potrzebuje, ale to zawsze działa na korzyść, jeżeli klient stwierdzi, może ktoś z znajomych zapyta, a słuchaj, mam coś do sprzedaży, gdzie mam się udać, a tu idź do Łukasza, normalnie nie płaci dużo, ale później jak coś się uda sprzedać, to się dogadacie i będzie dobry deal. Jak nie subskrybujesz mnie jeszcze, zasubskrybuj i zapraszam do obejrzenia innych moich filmów. Dzięki.